Chrystus wąsem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. Chrystus wąsem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus władcą nam. Chrystus wodcem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus władcą nam.
Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze matką. Przez Ciebie, o Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg, a my Ci oddajem wdzięczności, upadłszy. Żeś Ty wspaniała, w imieniu władz samorządowych, parafian oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy witam najserdeczniej arcypasterza metropolii szczecińsko-kamieńskiej, jego ekscelencję księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Równie gorąco witam kapłanów przybyłych na dzisiejszą uroczystość odpustową. To wielki dar, honor i wyróżnienie móc podejmować księdza metropolitę w tak niewielkiej, ale jakże bogatej w historię gminie, jaką jest Dobra. To tutaj, w 1338 roku, książę pomorski Warcisław IV Wołogoski nadał ziemię doberską w Lenno Ulrykowi von Dewicowi, przedstawicielowi bogatej rodziny z Mecklenburgii. Dewicowie władali grodem do 1808 roku, a więc przez 470 lat. Niektóre okoliczne majątki znajdowały się w ich rękach jeszcze do czasów II wojny światowej. Później, na wiele lat, władza w mieście i gminie spoczęła w rękach komunistów. Dopiero przełom lat 1989-1990 i cały proces transformacji ustrojowej przyniósł radykalne zmiany. Obecnie Dobra i wsie wchodzące w skład gminy są naszą dumą. Cieszy fakt ogromnej aktywności mieszkańców, ich życzliwość i gospodarność. Dzisiejszy dzień jest dla całej naszej społeczności dniem naprawdę szczególnym. Dane jest nam przeżywać uroczystość odpustową ku czci świętej Klary, patronki naszej świątyni. A także możemy gościć po raz pierwszy, ufam, że nie ostatni, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa. Niech słowa psalmu staną się naszym wołaniem i pragnieniem. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. W imieniu zgromadzonych proszę Jego Ekscelencję o dar modlitwy i homilię. Bóg zapłać za to słowo wprowadzenia i za te otwarte bramy serca i osobistego,
i wszystkich was, którzy za tę ziemię odpowiadacie i całej tej wspólnoty. Rzeczywiście tak się złożyło, że oficjalnie, urzędowo jestem po raz pierwszy, ale prywatnie już trochę dobrą poznałem, zarówno dotykając tej ziemi, jak też słysząc dużo dobrego. A gdy dzisiaj usłyszałem wasz śpiew, to już jestem o was o wiele bardziej spokojny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże arcybiskupie, jako proboszcz tej parafialnej wspólnoty, parafii pod wezwaniem świętej Klary w Dobrej, bardzo serdecznie ciebie i osobiście witam, a także w imieniu wszystkich naszych parafian i gości, którzy na tę dzisiejszą uroczystość do naszego parafialnego kościoła przybyli. Jest to dla nas czas szczególny, czas odpustu, ale z drugiej strony czas twojej obecności, czas twojej modlitwy i czas złożenia w tym parafialnym kościele eucharystycznej ofiary, o odprawienie której bardzo cię proszę za panią burmistrz i o wygłoszenie Bożego Słowa. Dzień dzisiejszy jest dla naszej parafii także dniem szczególnym z innych powodów, bowiem Dobra, jak sama nazwa mówi, jest nie tylko dobra, ale i gościnna. Już dzisiaj gościliśmy przed odpustem kilku nieobecnych w tej chwili kapłanów. Między innymi był obecny ksiądz Jan Mazur, z którym często spotykam się na koncertach w Kamieniu Pomorskim. On często tutaj przyjeżdża, aby posłuchać naszych organistek, które są moimi uczennicami. Przyjeżdża tutaj w drodze do Kamienia. Jest częstym gościem, ale także i drugi kapłan był, którego obecność sobie szczególnie cenię, to ksiądz Marek Cześnin z panią architekt. Rozmawialiśmy po raz kolejny o już robionym projekcie i konserwatorskim, i architektonicznym odnowy elewacji zewnętrznej tego parafialnego kościoła, który aktualnie jest w takim stanie, która jest aktualnie w takim stanie, w jakim jest. Leży nam to wszystkim głęboko na sercu i dzisiaj zrobiliśmy kolejne kroki, kolejne poczynania. I wreszcie po tych dwóch kapłanach, a właściwie po pierwszym kapłanie, po księdzu arcybiskupie i tych dwóch kapłanach są tutaj obecni na tym odpuście. Wśród nas jest i ksiądz dziekan, i były ksiądz proboszcz i inni kapłani, których bardzo serdecznie witam. Są ministranci, są organiści, cała dwunastka. Są ci, którzy tak bardzo mocno angażują się w życie tej parafii. Żywy Różaniec, Caritas, ponad 300 osób korzysta z Caritasu parafialnego, z pomocy unijnej. Wspólnota Krwi Chrystusa. Są przedstawiciele różnych wiosek. Nasza parafia liczy oprócz kościoła parafialnego 5 kościołów filialnych i jeszcze 2 kaplice. Pracuje 2 kapłanów, dajemy radę. I wszystko jest dobrze. Ale myślę, że za błogosławieństwem księdza arcybiskupa i modlitwą te wszystkie dzieła, których się podejmujemy, będą przynosiły jeszcze większe owoce. Dlatego o tę modlitwę bardzo proszę. Bóg zapłać za to słowo wprowadzenia i zawiązanie wspólnoty, a przede wszystkim za to skuteczne zaproszenie. A resztę niech Duch Święty poprzez serca i umysły nasze w tej liturgii sam dopowiada. Kochani moi, a teraz spróbujmy sobie na nowo uświadomić, że jesteśmy przed Bogiem na świętym miejscu w
miejscu Jego chwały. I że wchodzimy w czas odpustowego dnia, szczególnie uprzywilejowanego duchowo przez Kościół. Skarbnica duchowych łask, które w Kościele Bóg sam zdeponował, jest otwarta. Tą liturgią, ten święty, błogosławiony czas rozpoczynamy i ta świątynia od tego wieczoru i przez cały jutrzejszy dzień jest jak sanktuarium świętej Klary. Oprócz tych intencji, o których mówił ksiądz proboszcz, oprócz tych spraw, o których wspomniała pani burmistrz, także każdy z was, siostry i bracia, niech w swoim sercu dopowie przed Bogiem, jakie sprawy swoje osobiste, rodzinne czy wspólnotowe w tej liturgii na ołtarzu składać. A także sprawy ojczyzny naszej. To jest kolejny 10. dzień miesiąca. W wielu miejscach za Polskę trwa modlitwa. My też w sercach naszą ojczyznę dzisiaj Bogu przedstawiajmy. Te wszystkie intencje i sprawy wasze także ogarniam intencją i Bogu przez przyczynę świętej Klary, patronki waszej, zawierzam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy godni byli tę liturgię sprawować. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo z przyczyną, myślą, mową, uczynieniem zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i grzechy nam odpuściwszy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison, Kyrie in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
nobis, quidolis peccata mundi, suscipede precationem nostram, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha, zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Duchu Święty, przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni, w dobrym będziem utwierdzeni. Czytanie z pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. Jak otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Boga, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki, jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu. Pogardzą nim tylko. Oto Słowo Boże. Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana. Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie.
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Chłopcy i dziewczęta, królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci, niech imię Pana wychwalają. Chłopcy i dziewczęta, majestat Jego ponad ziemią i niebem, i On pomnaża potęgę swojego ludu. Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże. Alleluja. 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 Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla Ciebie na wieki. Alleluja. 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 Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Godni bracia kapłani na czele z księdzem dziekanem i wszyscy tu obecni, siostry i bracia, gdy się do tej świątyni wchodzi, gdy się w nią zanurza, ma się wrażenie wręcz, że się zatapia w sakralną przestrzeń. Może do tego wy przyzwyczailiście się już i wchodzicie do niej tak po prostu, ale spróbujcie co pewien czas na tę świątynię popatrzeć w całej głębi jej majestatu i jej wielowiekowej posługi. Bo tutaj jest niejako obecna cały czas melodia modlitwy pokoleń. I nie próbuj sobie wyobrażać, że tak zwany czas dominacji protestantyzmu to była przerwa. To nie była przerwa, ponieważ było tu nieustannie głoszone słowo Ewangelii Świętej. Była nieustannie droga Boża wykładana. Było wezwanie, aby podążać po drogach przykazań, aby w swoim życiu iść za Chrystusem i aby zgodnie ze słowem Chrystusowej Ewangelii tę ziemię czynić dobrą. By ludziom tutaj naprawdę mogło być jak na progu nieba. Różnie to wychodzi w różnych pokoleniach. Mamy świadomość wielkich zadań i wielkich problemów, wręcz progów w naszym pokoleniu. Ale nie zmienia to faktu, że gdy się do tej świątyni wchodzi, ogarnia nas atmosfera wiary pokoleń, i nadziei pokoleń, i miłości pokoleń.
Po 45 roku napełniła się ta świątynia znowu słowiańską, polską modlitwą, napełniła się polską pieśnią, napełniła się polską rzewną prośbą, ale także przebłaganiem i zawierzeniem. To tu się wypłakiwały serca tęskniące za dalekimi stronami. To tutaj stawiane były Panu Bogu bardzo trudne pytania i tutaj ludzkie serca i umysły odnajdowały Boży pokój. To stąd tryskało źródło sakramentalnej łaski dla dzieci przyjmujących chrzest, dla młodzieży, która się umacniała w sakramentalnym bierzmowaniu, dla dorosłych wchodzących na drogę odpowiedzialnego życia, pracy, modlitwy, miłości i poświęcenia. To tutaj ci, którzy byli schorowani, otrzymywali sakramentalną łaskę nadziei. Ci, którzy mieli rany duszy, w konfesjonale odzyskiwali zdrowie duszy. Tutaj się karmili eucharystycznym, ciałem pańskim, chlebem nieba, chlebem duszy, chlebem aniołów. To tutaj też otwierała się przed człowiekiem, każdym, kto chciał, największa i najpotężniejsza mądrość, mądrość Boga. To wszystko tutaj żyje. Spróbujcie czuć całą tę potęgę obecności Boga i misji Kościoła poprzez wieki w sposób szczególny, sakramentalny. W pełni ożyła ona po roku 45 i jest. Idziemy na tej wielkiej fali wiary, nadziei i miłości i przedstawiamy Bogu dzień dzisiejszy i zawierzamy dzień jutrzejszy. A dzisiaj wprowadza nas w tę atmosferę Słowo Boże, dość trudne, przyznaję, gdy się je pierwszy raz słyszy i medytuje. Może być nawet zaskakujące to Słowo Boże, ale tak sobie myślę, że trzeba na nie przede wszystkim spojrzeć w dwóch perspektywach. Przede wszystkim jest to Słowo Boże przeznaczone dla ludzi zaawansowanych w wierze, chcących żyć głębią wiary, nie dopiero poznających początki drogi wiary, ale dla już zaawansowanych w wierze. Jeśli ktoś dopiero początkujący w wierze tego słowa będzie słuchał i będzie chciał je medytować, może się poczuć jak uczeń szkoły podstawowej przeniesiony do liceum i tam słuchający lekcji. Wydają mu się różne liczne rzeczy zbyt trudne, niezrozumiałe. Albo inaczej, młodzież ze szkoły średniej przeniesiona na uniwersytet. Tak i z tym dzisiejszym Słowem Bożym. To jest ta jedna perspektywa, którą trzeba mieć, gdy się to słowo medytuje. Ale też jest i druga perspektywa. Wydają się nam pewne tezy, stwierdzenia apostoła zbyt zaskakujące, bo były przekazywane, były wygłaszane i zapisywane już blisko 2000 lat temu. Gdy w świecie ówczesnym mówienie o sprawach małżeństwa i rodziny dominowało jeszcze według kategorii pogańskich, a chrześcijanie dopiero byli jak ziarno rzucone w ziemię. Jeszcze nie zakiełkowało chrześcijaństwo, jeszcze nie wyrosła wiara, jeszcze nie była rozpoznana. Ten sposób traktowania spraw ziemi i spraw nieba wtedy był zdecydowanie inny niż dzisiaj. Po 2000 lat nawet sobie tego nie uświadamiamy, jak wiele z ewangelicznej mentalności, z ewangelicznej prawdy, ze sposobu rozumowania ewangelicznego przeniknęło przez te 2000 lat do ludzkich umysłów, do języka, do kategorii wartości
I nawet ci, którzy dzisiaj deklarują się, że może są ochrzczeni, ale jak mówią niewierzący, albo nawet nie chcą z Kościołem mieć nic wspólnego, o pewnych sprawach rozumują tak samo. Są to dla nich wartości, o których mówimy, uniwersalne, powszechne, ogólnoludzkie, europejskie, a to są wartości wyrastające z Ewangelii Świętej. Te 2000 lat sprawiło, że bardzo wiele z tego ziarna, z tego zasiewu ewangelicznego zakorzeniło się w dziejach świata, wyrosło i zaowocowało. I nawet nie pamiętają różni o korzeniach. Próbują dzisiaj to po swojemu interpretować, a przecież te same ziarna ciągle są obecne także i dzisiaj. Warto o tych dwóch perspektywach pamiętać. Niemniej, gdy słuchamy dzisiejszego Słowa Bożego, najpierw tego z pieśni nad pieśniami, zadziwieni jesteśmy, że dominuje w tym słowie zachwyt wobec Boga. Człowiek jest zadziwiony Bogiem, zadziwiony pozytywnie. Jaki ten Bóg jest dobry, jaki fascynujący, jaki naprawdę wart zainteresowania i jak sam się interesuje człowiekiem. Takim Bogiem nie sposób się nie zaintrygować, nie sposób nie chcieć Go poznać, nie sposób nie być blisko Niego, nie pragnąć bliskości. Stąd też to wyśpiewywanie dobroci Bożej, mądrości Bożej, dzieł Bożych, miłości Bożej i tego zachwytu, który jest w Bogu, gdy patrzy na świat. Ten świat nie zawsze o Bogu pamiętał i nie zawsze umie pamiętać. Stąd też potrzebni są ci ludzie, którzy sercem poczuwszy tę bliskość Boga, zechcą się ku Niemu wyrywać. I to dotyczy nie tylko dnia świątecznego, i to dotyczy nie tylko chwili modlitwy. To dotyczy wszystkich spraw, które człowiek na ziemi jest w stanie przeżywać. Apostoł dzisiejszy dość kategorycznie stawia, pokazując dwie przestrzenie. Przestrzeń spraw przeżywanych jako ważne na tej ziemi. Sprawy małżeństwa, sprawy rodziny. To jest fundament bytu tej ziemi. To jest życie rodzinne, to jest praca rodzinna, radość rodzinna, miłość rodzinna, życie przekazywane w kolejne pokolenie, troska o wychowanie, o wykształcenie, przekazanie dóbr tego świata w zarząd kolejnemu pokoleniu. A za tym idą różne sprawy sąsiedzkie, między dalszymi krewnymi, pomiędzy wspólnotami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są sprawy tej ziemi. Wydawać by się mogło, że te sprawy człowieka całego pochłoną, przenikną, że to wszystko będzie wsysało człowieka i wiązało jego myśli, jego serce. I tak było w czasach aktywności apostołów. Świat tak na to patrzył. Dlatego apostoł mówi do chrześcijan: wy patrzcie inaczej, wy patrzcie dalej, wy patrzcie głębiej. Wy musicie zobaczyć więcej, zobaczyć tę perspektywę i to światło, które jest od Boga. A u Pana Boga, gdy się patrzy na sprawy małżeństwa i rodziny, to nie one są celem. Celem jest dojść przez małżeńskie życie, przez małżeńskie i rodzinne sprawy, małżeńskie i rodzinne prace, kłopoty, radości i nadzieje, dojść na próg nieba, bo to jest tylko droga ku niebu, także małżeńska. A więc także w małżeństwie, gdy żyjecie, gdy jesteście w sobie zakochani, jesteście sobie całkowicie oddani, jesteście dla siebie i dla waszych dzieci, to w tym wszystkim też trzeba patrzeć ku Bogu i ku Bogu się wyrywać i przez tę drogę małżeńskiego życia ku niebu zmierzać, do Królestwa Bożego.
Dzisiaj to dość radykalnie jesteśmy w stanie postrzegać, gdy tak wielu wielkich w dzisiejszym świecie, gdy mówię wielkich, to myślę i o politykach, i o filozofach, i o tych od ekonomii i gospodarki, i o różnych innych wielkich tego świata, których głos jest ważny dla zorganizowania spraw światowych. Wielu z nich niestety znowu zaczyna mówić językiem pogańskim, a nawet gorzej niż pogańskim, bo poganie byli jeszcze do wytłumaczenia, bo im nikt prawdy nie powiedział o głębi małżeńskiej miłości, o jedności małżeńskiej, o nierozerwalności małżeńskiej, o tym pięknie więzi mężczyzny i kobiety, o tym, że Bóg w tym jest i że to jest droga uświęcenia, o tym, jak święte jest życie od pierwszego momentu połączenia nośnika życia ze strony matki i nośnika życia ze strony ojca, gdy jest nowe życie pod sercem matki. Jakie to jest piękne, wielkie, niepojęte, jak to zadziwia. Wtedy, 2000 lat temu, oni tych spraw do końca nie znali, a dzisiaj wiedzą i próbują odrzucać. Staje świat dzisiejszy też przed trudnymi decyzjami i trudnymi wyborami. Ale paradoksalnie bardzo wiele z tych napięć i z tych dyskusji można zatrzymać przy jednym i tym samym pytaniu. Czy jesteś zafascynowany Bogiem? Czy jesteś zafascynowany jedynie sobą? Wchodzimy dzisiaj w przestrzeń uroczystości odpustowej. Tak się przyjęło w duchowości Kościoła Świętego, że każda nowa świątynia jest dedykowana jakiejś szczególnej tajemnicy duchowości chrześcijańskiej. To jest albo tajemnica samego Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Boga Ojca, albo jest to tajemnica Najświętszej Maryi Panny bądź któregoś ze świętych. Każda świątynia, która jest konsekrowana, uroczyście poświęcana, jest tak dedykowana, mówimy wtedy, jest to tytuł tej świątyni. To oznacza, że każdy, kto wchodzi do wnętrza, powinien przede wszystkim tę tajemnicę medytować, bo o tej tajemnicy mówią obrazy, często witraże. O tej tajemnicy mówią główne uroczyste liturgie i to jest taka szczególna szansa rozwoju duchowego, taki kod, taki charyzmat dany wszystkim, którzy w tej świątyni chcą Bożą drogę medytować. Niech od tego zaczynają i niech tę tajemnicę medytując znajdują drogę do Boga. Ale jest też i kolejna praktyka, że ile razy w Kościele Świętym grupa wiernych jest wyodrębniana jako parafia, to ta wspólnota, ta rodzina parafialna otrzymuje decyzją Kościoła swojego szczególnego opiekuna w niebie, swojego patrona. Dzisiaj się zbiegają te okoliczności i zwracamy się tutaj do świętej Klary jako do patronki, a jednocześnie jako do szczególnej nauczycielki duchowego życia. Myślę, że dużo o waszej patronce, o świętej Klarze już wiecie. Myślę, że pamiętacie to i z kateches, i z homilii, i z ogłoszeń, i z lektury, i z czasopism, i z książek. Jeśli nie, odsyłam. Jest wiele tych możliwości poznawania duchowości i życia świętej Klary i jej duchowego dzieła, które żyje w Kościele, szczególnie poprzez klasztory sióstr klarysek. Ale dominuje w tej postaci i w tym życiu i w tej duchowości dominuje fascynacja Bogiem. Ona patrzyła też na świętego Franciszka. To jest dwoje świętych, Franciszek i Klara, danych Kościołowi i danych Europie w dość trudnym duchowo i cywilizacyjnie czasie. Europa złapała trochę gruntu pod nogami, powiedzielibyśmy. Nieco się ustabilizowała. Wzięła się za pracę, za gospodarkę,
trochę się porządkowały sprawy różnych państw i wiele osób zafascynowało się owocami pracy, dobrobytem, chlebem tu pozyskiwanym, skutecznością dobrze zorganizowanej pracy. To jest wszystko godziwe, wartościowe, także dla ludzi wierzących. Ale łatwo wtedy, gdy się ma chleba dosyta, chleba w obfitości, łatwo jest być zadowolonym z siebie. Trudniej wtedy jest pamiętać o Bogu i fascynować się Bogiem. Pośrodku takiej Europy, w której w porządku duchowym w Kościele zaczęło coś obumierać, za mocno powiedziałem, coś zaczęło więdnąć, ta fascynacja Bogiem zaczęła słabnąć, a zaczęli także chrześcijanie ówcześni, po chrześcijańsku, ewangelicznie, ale owoce tej ziemi dobywać i dzielić. Pośrodku takiej Europy Bóg wezwał Franciszka: odbuduj mój Kościół. A za Franciszkiem to samo słowo usłyszała Klara. Jak można odbudować Kościół? Zajął się Franciszek z towarzyszami maleńkim kościółkiem, zaczął go dosłownie remontować, ale w sercu mu coś mówiło, to nie to jeszcze. Odbuduj Kościół, sięgnij do korzenia. I odrzucił to wszystko, co od swojego ojca mógł otrzymać, z szatami włącznie. Ubrał się w bardzo biedny, praktycznie w worek jakiś, jak najbiedniejsi chodzili. Odrzucił od siebie wszelkie zapasy chleba, dosłownie ewangelicznie: nie miejcie dwóch sukien, nie miejcie torby podróżnej, nie miejcie dwóch par sandałów, cokolwiek przed wami położą, to przyjmujcie, a jeśli będzie wam brakowało i trzeba będzie pościć, to bądźcie przede wszystkim radośni, bo Bóg jest blisko was. To nie jest metoda życia dla wszystkich, chociaż wszyscy mogą po nią sięgnąć, ale nigdy nie będzie tak, że wszyscy po nią sięgają, ale ta metoda życia w pewnym sensie może być interpretowana w całej chrześcijańskiej duchowości jak przyprawa do dobrej potrawy. Najzdrowsza potrawa, jeśli nie będzie przyprawiona czymś wyrazistym, radykalnym, tu mówimy, mdłe to wszystko jest. I tak wszedł święty Franciszek i za nim święta Klara, którzy zrezygnowali z dóbr tego świata, z zapasów i ze wszystkich trosk o sprawy doczesne, po to, by móc całkowicie, pełnym czasem, pełnym sercem, bez ograniczeń o Bogu myśleć, o Bogu rozmawiać, o Bogu śpiewać, imię Boga głosić współczesnym, wielbić Boga i także wielbić dzieła Boże. Przecież w duchowości świętego Franciszka i świętej Klary jest obecne niezmiennie patrzenie na każdego człowieka i mówienie: siostro i bracie. Więcej, na cały świat stworzony Franciszek patrzył jak na braci i siostry. Tak się zwracał do zwierząt, słynna przecież opowieść o wilku. Tak się zwracał nawet do drzew, do kwiatów, nawet do słońca tak śpiewał. Do dzisiaj jest pokazywany jako wzorcowy święty, zachwycony pięknym Bożym światem i potrafiący w niewielkim listku czy kwiatku wielbić wielkość Boga i widzący w każdym człowieku wielkie i wspaniałe Boże dziecko, często ubrudzone duchowo, ale wielkie i wspaniałe, i chcący o Bogu śpiewać, chcący o Bogu mówić, chcący Boga sławić. W tej duchowości franciszkańsko-klaryjskiej, tak można by powiedzieć, jesteście i wy formowani tutaj. Za świętym Franciszkiem poszli liczni uczniowie. Gałęzie zakonów franciszkańskich są bardzo żywotne aż do dzisiaj
i będą żywotne, bo to jest ten radykalizm Kościoła, który będzie zawsze pociągał, zawsze fascynował i zawsze inspirował. Podobnie też i wiele niewiast, które chciało coś więcej przeżyć, czegoś więcej doświadczyć, coś głębiej poczuć sercem przed Bogiem, poszło za świętą Klarą, aby Boga poznawać i Bogiem żyć i Boga wielbić. Jestem głęboko przekonany, że w dzisiejszym pokoleniu, gdy w naszym pokoleniu i w Europie, i w Stanach, i w Polsce, i tutaj, i w Szczecinie, i na naszej ziemi jest szczególna fascynacja dobrem tego świata, karierą, wykształceniem. Co pewien czas słyszy się o nowych aferach, które wyrastają z tego, iż ktoś chce być bogatszy nie pracą własnych rąk, ale chce być bogatszy tym, że nawet nie naruszając prawa, komuś coś odbierze i sobie zatrzyma. Pośród takiego świata mówić dzisiaj o Bogu, fascynować się Bogiem, wręcz gardzić sprawami tego świata, to jest radykalne. Ale ten właśnie dzisiejszy nasz świat na taki radykalizm zwraca uwagę. Ten dzisiejszy nasz świat za takim radykalizmem tęskni. Im bardziej jest wpatrzony w ziemię, tym bardziej nasłuchuje i się rozgląda, czy są ludzie wpatrzeni w niebo. W tę świątynię jest wpisana duchowość świętej Klary. To jest franciszkańska duchowość, czytelna, wyrazista, soczysta ewangelicznie. Podziękujcie Bogu, że macie taką świątynię, wielowiekową, napełnioną modlitwą i duchowością pokoleń, ale ciągle tętniącą duchowością świętej Klary. To stąd mogą iść życiodajne soki duchowego życia do małżeństw, do rodzin i do starszych i do młodych. I niech idą. Starajcie się czerpać stąd obficie, z tej ambony, z tego ołtarza, z tabernakulum, z konfesjonałów i przenoście tę duchowość do waszych domów. A na chwilę wracając do uroczystości odpustowej, chcę dopowiedzieć. Myślimy z troską o tych wszystkich, którym życie ziemskie już minęło i którzy może nie do końca rozpoznali czas swojego życia i nie do końca wykorzystali szansę, którą Bóg im dawał. Zafascynowani sprawami tej ziemi, chociaż o Bogu też pamiętali, nie zdążyli się nauczyć kochać czystą ewangeliczną miłością. I teraz czekają ciągle jeszcze, aby ta miłość ich przeniknęła i aby Bóg ich, rozmiłowanych w sobie, mógł zaprosić w szacie godowej na ucztę niebiańską. Dar odpustu oznacza szczególny dar duchowy i szansę dla tych zmarłych. Dlatego też ksiądz proboszcz zaprasza, aby pójść po tej mszy świętej na cmentarz, stanąć nad grobami, poczytać imiona i nazwiska, pomyśleć o tym, czy oni pokochali w swoim ziemskim życiu do końca, a jednocześnie spróbować dla nich ten dar odpustu uzyskać. Warunki znacie, nie będę tego wykładał, ale korzystajcie z tej szansy. To jest czas, który się rozpoczyna zawsze w przeddzień wieczorem i trwa aż do północy samego uroczystego dnia. Tak naprawdę jutro jest ten dzień, ale tą liturgią, tą wigilią, tymi nieszporami, można powiedzieć, ten czas łaski otwiera się w tej świątyni. Wykorzystajcie ten czas, bo wiele dusz w czyśćcu oczekuje na dar miłości. Miłości czystej, niekalkulującej. Miłości, która jest tylko w Bogu zakorzeniona i tylko po Bożemu patrzy na to, co się dzieje. Spróbuj dać ten dar komuś,
kogo znasz z imienia i nazwiska, a może którejś duszy, o której nie wiesz ani imienia, ani nazwiska, ani miejsca życia, ani daty śmierci, ale może powiesz, znam takich, tej duszy, która najdłużej w czyśćcu oczekuje na uwolnienie. Panie Boże, Ty wiesz. Albo Święta Klaro, Ty wiesz, komu najbardziej trzeba. W Twoje ręce składam także ten dar odpustu. Kochani moi, korzystajcie z tej możliwości duchowej, którą Kościół przed Wami otwiera. To jest odwieczna praktyka i nie ma tutaj żadnej przesady. To jest otwarty skarbiec Bożego miłosierdzia, nie sprawiedliwości, ale miłosierdzia Bożego, z którego także Ty możesz podczas tej uroczystości odpustowej zaczerpnąć i komuś przekazać. Jeśli wskażesz kogoś, o kim nie wiesz, że już jest w niebie, przypuszczasz, że mu to jest potrzebne i w jego dłonie włożysz ten dar duchowy, pamiętaj, nie będzie zmarnowany, dlatego że ten zmarły, który już jest w niebie, otrzymawszy od ciebie taki dar, on będzie umiał ten dar odpowiednio zaadresować i u Boga łaskę odpustu komuś przekazać, kto bardziej potrzebuje. Dzieci moje, Święta Klara, patronka wasza, wielka i potężna Duchem Święta, niech cię zawsze intryguje z racji na jej fascynację Bogiem, z racji na jej odwagę w przeorganizowaniu życia osobistego, z racji na to, że o Bogu umiała też mówić. Niech i tobie pomoże w Bogu się rozkochać, o Bogu rozmawiać i po Bożemu przejść przez tę ziemię. A wtedy ta ziemia też będzie bardziej Boża. I niech tak będzie. Amen. To teraz, kochani, na progu tych odpustowych uroczystości, modlitw i liturgii chcę wam postawić kilka pytań o sprawy najważniejsze. Powiedz, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę, wierzę, amen. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę, wierzę, amen. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny? Wierzę, wierzę, amen. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła. Tę wiarę otrzymałeś. Tą wiarą żyj, tej wiary strzeż. I tę wiarę głoś następnym pokoleniom w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Do ołtarza teraz zbliża się procesja z darami. A jeszcze modlitwa powszechna. Zapraszam. Przez szczególną przyczynę Świętej Klary zatrzymajcie się Państwo. Jeszcze modlitwy nasze przedstawmy dobremu Bogu, a Święta Klara niech je wysłuchuje i sama, wspierając te nasze wołania, niech też przed Bogiem prosi razem z nami. Módlmy się w intencji pasterzy Kościoła, a szczególnie za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Andrzeja, aby w osobistym kontakcie z Bogiem odnajdywali moc potrzebną w pracy duszpasterskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas,
Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło tych, którzy opuszczają wszystko i idą za Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za księży pochodzących z naszej parafii, za księdza Pawła, księdza Marcina i księdza Gracjana, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg wynagrodził im trudy ziemskiego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich wątpiących, tracących wiarę w obliczu trudności, aby znaleźli się na ich drodze autentyczni świadkowie Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Ewangelii znaleźli umocnienie i źródło nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby były dla nas zawsze szkołą miłości i wiary, zgodnej z nauką Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii uczyli się służby pełnej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wszechmocny i dobry nasz Ojcze, usłysz prośby tych dzieci Twoich i przez przyczynę świętej Klary, patronki naszej, nieustannie przenikaj nasze serca tchnieniem Twojego Ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz, czyli w momencie właściwym, jak to liturgia Kościoła przewiduje, udaje się do ołtarza procesja z darami. Dary niosą przedstawicielki żywego różańca. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni. Złączył złote ziarno.
miłość złączy nas ofiarna, jak ten kielich łączy kropel wiele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożegnanie nasz i całego Kościoła świętego. Boże nasz Ojcze, udziel nam owoców ofiary, którą składamy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary, oczyszczeni od skłonności do złego, odnowili się w życiu łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to jest, sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha,
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Klarą, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen, amen, amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere, misere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, vitoris peccata mundi, dona nobis, dona nobis, pace. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus Pański, na tych się wzroży.
uzdrowiony. Wszechmocny za dary Twe nieskończone, za ciało i Twoją krew. Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni, kiedy do Twego stołu się zbliżamy. Dzięki Ci, Panie, za wielbimy Cię.
Chrystusie. Módlmy się. Panie nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary nosili konanie Jezusa w naszym ciele i stali się godni życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Ekscelencjo, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszych uroczystości. Jeszcze czeka nas procesja na cmentarz z lampami, ale już teraz chcieliśmy podziękować księdzu arcybiskupowi za przybycie do nas, za sprawowaną Eucharystię, za wygłoszoną homilię i za to, że wspólnie udamy się na cmentarz, aby tam modlić się za naszych bliskich zmarłych. Między innymi też za naszego długoletniego proboszcza świętej pamięci kanonika Bronisława Jagiełło. 41 lat pracował pośród nas. Długo czekaliśmy na ten dzień. Wierzymy, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta w naszej parafii. Że będą następne. Z tego miejsca... Zapraszajcie. Będziemy zapraszać skutecznie. Z tego miejsca właśnie chcemy podziękować księdzu proboszczowi za to skuteczne zaproszenie i za tą zrealizowaną wizytę. Wielokroć śledziliśmy księdza arcybiskupa wizyty w różnych parafiach i często pytaliśmy się nawzajem, dlaczego nie u nas. Mało tego, uczestniczyliśmy też w wielu różnych uroczystościach religijnych, którym przewodniczył ksiądz arcybiskup. Jedna taka główna doniosła to święcenia kapłańskie w szczecińskiej archikatedrze pod wezwaniem świętego Jakuba. W dniu 10 kwietnia 2010 roku data ta już zawsze będzie nam przypominała święcenia kapłańskie 10 diakonów, w tym dwóch z naszej parafii. Diakona Pawła, diakona Marcina, ksiądz Marcin jest dzisiaj wśród nas obecny, a w tle tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem. Jedne i drugie wydarzenia działy się rankiem 10 kwietnia 2010 roku w sobotę. Dziś właśnie przypada miesięcznica tej tragedii. W wielu świątyniach odprawiane są msze święte. Tego nie da się zapomnieć. Ofiary tej tragedii narodowej pod Smoleńskiem pozostają w naszej modlitewnej pamięci, a za naszych kapłanów modlą się każdego dnia margaretki i nie tylko one. Wracając do naszej dzisiejszej uroczystości, która odbywa się Wigilią Odpustu ku czci świętej Klary, prosimy i prosić będziemy o duchowe owoce poprzez godne przeżywanie dzisiejszej i jutrzejszej uroczystości, szczególnie o liczne nawrócenia z naszej wspólnoty parafialnej, a tym samym o zwiększenie liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. I księże arcybiskupie, tak jeszcze na marginesie w odpowiedzi na to, co w homilii arcybiskup powiedział o duchowości naszej świątyni, o tej atmosferze, tak na gorąco, na taką koleżankę, która rok temu wyjechała, wprowadziła się do Szczecina i mówi jej dobrze, wygodnie, ale brakuje mi tego kościoła z dobrej. Tak powiedziała. Wcale się nie dziwię. Cieszymy się bardzo. Drogi nasz księże arcybiskupie, również obiecujemy modlitewne wsparcie za naszego arcypasterza. Z całego serca raz jeszcze dziękujemy za wszystko i zapraszamy ponownie, a na dalsze duszpasterzowanie w naszej archidiecezji w imieniu wszystkich tu zebranych mówimy szczęść Boże i serdeczny Bóg zapłać za przybycie. Bóg zapłać za to świadectwo i za tę pełną nadziei dawkę życia. Bóg zapłać, że o tę świątynię umiecie dbać i to mądrze dbać. I tak ją ze spokojem w waszych dłoniach i w dłoniach waszych duszpasterzy zostawiam. Podobno
Od iluś lat nie było tak uroczystej wigilii odpustu, takiego rozpoczęcia i podobno dawno nie było takiej procesji na cmentarz, na groby bliskich. Nie mam nic przeciwko temu, aby to się stało zwyczajem corocznym, ale to już będzie decyzja wasza i waszych duszpasterzy. Wam to zostawiam i waszej wierze. Natomiast zawsze modlitwy moje też macie i serce moje też tutaj jest. Bóg zapłać wam za to wasze świadectwo wiary. Historyczny dzień. Przejdzie do historii. W imieniu zespołu składającego się z 12 młodych organistów pragniemy księdzu arcybiskupowi podziękować za modlitwę i wszelkie dobro. Niech piękno liturgii mszy świętej mówi nam coraz więcej o pięknie liturgii w niebie, aby nasza cała wiara i miłość do Pana Boga wzrastały, byśmy mogli cieszyć się tym, co najpiękniejsze, miłością Boga i swymi talentami, i pracą służyli Bogu, Kościołowi i bliźnim. Prosimy o przyjęcie naszego daru prezentującego naszą posługę w parafii. Gratuluję wam i jednocześnie mówię Bóg zapłać. Mam wrażenie, proszę księdza proboszcza i drodzy moi, że to jest chyba jedyny w Polsce liturgiczny zespół muzyczny, który ma taką nazwę. Młodych organistów, a do tego 12. Bądźcie apostołami poprzez organy i poprzez melodię waszych serc. Zapłać. Raczej się nie mylę w liturgii, ale dzisiaj się pomyliłem. To świadczy o ważności dnia i wielkiej i mojej i parafian radości z obecności księdza arcybiskupa i tej mszy świętej i temu słowu, które padło. Nasza pani wspomniała o jednym grobie kapłańskim, dodam i uzupełnię. Tutaj przy kościele jest drugi grób kapłański, księdza Popkiewicza, który zmarł w święta Bożego Narodzenia 1949 roku po spotkaniach w urzędzie. Przyczyna śmierci jest niejasna. Jest tutaj pochowany przy kościele. Ja myślę, że jest jasna. Nazwana w dokumentach niejasna. Myślę, że od tego grobu rozpoczniemy potem modlitwę. Stąd wyjdziemy i do tego grobu najpierw. Tylko księże arcybiskupie ministranci przestraszyli mnie, że trochę pada. Co zrobimy? Skoro ministranci mówią, że trochę pada, to ja myślę, że niewiele pada. Ksiądz proboszcz niech teraz wyjdzie i rozstrzygnie, czy możemy w taką pogodę iść, bo jeśli możemy, to pójdziemy. Jeśli księdza zdaniem nie możemy, to procesji nie będzie, ale zobowiązuję każdego i ja siebie też, żeby cmentarz nawiedzić jeszcze dziś wieczorem bądź jutro. Ale ksiądz za chwilę niech wyjdzie na dwór i rozstrzygnie. Mogę skończyć? Proszę bardzo.
Bardzo dziękując księdzu arcybiskupowi za tę modlitwę, także dołączam wdzięczność kapłanom, księdzu dziekanowi, księdzu mojemu poprzednikowi Stanisławowi, księdzu Józefowi, księdzu Marcinowi, innym kapłanom, którzy są tutaj wśród nas, ministrantom także, którzy przyjechali z nadmorza z księdzem Józefem, zespołowi organistów, dzisiaj grającej organistce, ale także i parafianom i tym wszystkim, którzy tutaj przez cały czas, i chcę to podziękować w obecności księdza arcybiskupa, angażują się, aby święta Klara rzeczywiście mogła w tej wspólnocie czynić cuda, mogła ludzkie serca zmieniać, uwrażliwiać nas wszystkich na ludzką biedę i na to wszystko, i by pomagała nam rozwiązywać to, co trudne, skutecznie. Bóg zapłać. I myślę, że to szczególne imię dobra będzie przez was coraz bardziej kochane i będziecie wszyscy tak, jak to imię. Takich was chcę teraz pobłogosławić. Ale we wspólnym błaganiu zwróćmy się jeszcze przez przyczynę Matki Bożej Królowej Polski do Boga Wszechmocnego za naszą Ojczyznę, bo to jest ten dzień szczególnych modlitw. A skoro też pamiętacie tamten 10 kwietnia, to tym bardziej tę modlitwę szczerze ku Bogu kierujmy. O zachowanie w naszej Ojczyźnie wiary, prawa społecznego zgodnego z wolą i prawem Bożym, o miłość w rodzinach, o nadzieję na dziś i na jutro dla wszystkich. Pod Twoją obronę uciekamy się. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko, z Synem swoim nas pojednaj. Matko Kościoła, Królowo Polski, błogosławiony Janie Pawle II, święci patronowie nasi, to jaka decyzja księdza proboszcza? Moja i kierowcy księdza arcybiskupa stwierdziliśmy razem, mocno pada. Ja się opieram na tym, co ksiądz proboszcz powiedział, czyli w procesji nie idziemy na cmentarz, przechodzimy na indywidualne nawiedzenie. Kto może jeszcze dziś, bo będzie miał bliżej czy po drodze, to dziś. Kto nie, jutro w ciągu całego odpustowego dnia spróbujcie nawiedzić cmentarz. Ale mam prośbę, pomimo że pada trochę mocniej, to ten grób księdza jest na zewnątrz, tak? To wyjdziemy stąd i przy tym grobie się zatrzymamy, aby ta symboliczna chociaż procesja się odbyła. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Bóg was błogosławi i niech was strzeże. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was swoją łaską. Amen. Pan sam niech pochyli się nad wami i obdarzy was pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. W tej procesji idziemy od razu od ołtarza. Proszę, żeby krzyż tę procesję otwierał.
My chcemy Boga, Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem.